Tym niemniej były inne też sytuacje, kiedy to ludzie z zewnątrz bardzo łatwo rozpoznawali rzeczywiste wartości tej ziemi i tych ludzi i potrafili na co dzień współżyć, współpracować takim tyglem, gdzie wszystkie wartości jakoś tworzyły nową jakość. Była Gdynia, przedmiot dumy nie tylko Kaszubów, dla których czasami tam nie było pracy, bo ci Polacy przybywający z głębi kraju byli biedniejsi, mieli większe, że niejako potrzeby, ale też ta Gdynia, która jednocześnie zakorzeniała po trochu przybyszy do tego miasta z głębi kraju. Jak weszli Niemcy, to już mieli tak zwane czarne listy. Kto się znalazł na czarnej liście, to już nie miał szansy, żeby przeżyć. A najwięcej mieli tych, którzy byli w tak zwanym zachodnim związku. To po niemiecku się nazywało Westmarkenverein. Jak oni to udowodnili, a na liście był wciągnięty, no to taki człowiek już nie mógł się wykupić od śmierci. Potem do tej listy dołączali innych. Te listy były przygotowane przez tutejszych Volksdeutschów. W październiku i listopadzie 1939 roku dokonano masowych mordów inteligencji pomorskiej i kaszubskiej. I nie tylko Polaków, także i przywożono tutaj Niemców, którzy sprzeciwiali się polityce hitlerowskiej. A także prawdopodobnie przywożono także z Niemców dzieci psychicznie chore i tutaj także rozstrzeliwano. I także jest to tutaj wielkie cmentarzysko. Tutaj w Piaśnicy zginęło 12 tysięcy ludzi. Zaraz po wojnie w intencji pomordowanych odbywały się tutaj msze święte do 1949 roku. Później zakazano odprawiania mszy, a od 1979 roku z inicjatywy Kościoła do dzisiaj odbywają się tutaj zawsze w ostatnią niedzielę października msze święte. W 1986 roku, ponieważ spoczywa tutaj dużo Kaszubów, postanowiłem coś dla nich zrobić i wprowadziliśmy do części słowno-muzycznej przed samą mszą świętą program w języku kaszubskim, wiersze, pieśni w języku kaszubskim, by jednak tym Kaszubom co coś należy od nas. Były trzy grupy narodowościowe niemieckie. Pierwsza grupa to był tak zwany Reichsdeutsche. To był rodowity Niemiec, który przybył z ich kraju, ze zachodu tu do Polski. Druga grupa to byli tutejsi ludzie, tak zwani Volksdeutsche, czyli Niemcy narodowi, którzy mieli nawet polskie obywatelstwo, ale narodowości niemieckiej i dostali drugą grupę. A trzecia grupa to byli Polacy, którzy nie mieli z Niemcami nic wspólnego, Polacy, Kaszubi, i oni pod presją zostali po prostu zmuszeni, żeby podpisać ten list. W 1942 roku był pierwszy ten Eidoinschung, nie? To podpisywanie tej Volkslisty. Nie każda rodzina dostała zawiadomienie, każda rodzina musiała stanąć na tym Eidoinschungu. Ten starosta, nie, nas się zapytał, czy my chcemy być niemieckimi żołnierzami, a my z bratem powiedzieli nein. Ja. Ale myśmy nie rozumieli po niemiecku, nie, ale myśmy tyle rozumieli, że ojciec już miał nas nauczony, że jak nas się zapyta, to mam powiedzieć nein.
my się Polakami urodzili, Polakami chcemy zostać. I wtedy na nas zakrzyczał, verfluchte Polen raus, przeklęci Polacy, precz ze sali. A już drugi raz, jak żeśmy przyszli, tam nie było mowy, nie, że my nie chcemy. Tylko nam prosto powiedzieli, że Kaszuby, nie, z Niemcami. Czym jesteśmy Kaszuby? Tak. To wy jesteście Niemcy. A brat poszedł w listopadzie już do wojska. A ja w 43 roku, w 1943, 22 stycznia poszedł też do Wehrmachtu. Ci, którzy nie chcieli iść do wojska, to uciekali po prostu. Niektórych znaleźli, no to tacy byli rozstrzelani. Albo musiał się zgłosić wtedy jako ochotnik do wojska. Gryf partyzantka pomorska. To tak, chronił polskich chłopców przed niemieckim wojskiem, przed Wehrmachtem, albo przerzucał gdzieś w bezpieczne miejsce, a nawet za granicę, jeżeli się dało. To było zadaniem gryfa. Gryf związany z narodową demokracją nie był podporządkowany Armii Krajowej. Natomiast w rejonie gdańskim, gdyńskim najbardziej rozwiniętą organizacją była Armia Krajowa wespół z Czarnymi Szeregami. To one przemycały do Skandynawii uciekinierów z obozów i także dzięki tym organizacjom udało się dostarczyć plany pancernika Gneisena do Londynu. W efekcie w 1942 roku został on zdziesiątkowany przez masowe aresztowanie. W 1943 rok, jesień, w tym czasie żeśmy przeszli do Belgii. W Belgii do Francji, tam się skumałem z FFI, nie, z francuskim ruchem oporu do czasu inwazji, nie. I tam, będąc w niemieckim wojsku, współpracowałem w niemieckim mundurze i donosiłem, nie. Po inwazji ogień pod nogami, wpadka, 4 tygodnie siedziałem, Kriegsgericht, sąd wojenny, Bóg dał, że się wydostałem. Później za pomocą francuskiej partyzantki FFI transportują mnie z niemieckiego wojska do francuskiego wojska, stąd z francuskiego wojska w bardzo krótkim czasie dostaje się do polskiego wojska drugiego korpusu, który stacjonował w tym czas we Francji. Niemcy uciekali stąd, bo klęska była całkowita, więc chronili tylko swoją skórę. I uciekali w różny sposób. Jedni przez granicę drogą lądową, inni statkami uciekali. W Gdańsku był zacumowany taki statek, który z nimi odjechał. O jednym statku słyszałem, że zatonął ze wszystkimi uciekinierami.